Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Mówi Gabriel Maciejewski i dzisiaj znowu będę mówił o książkach, o książce. Proszę Państwa, wydaliśmy książkę w mojej ocenie zupełnie niezwykłą, która jest traktowana, była traktowana jako coś z gatunku nieciekawych oczywistości. Jest to biografia Ignacego Mościckiego, która wcześniej została wydana przez Bellonę w roku 91 z przedmową Lecha Wałęsy. To ma oczywiście wymowę i wymiar bardzo humorystyczny, zważywszy na to, co pisze tutaj Ignacy Mościcki, w jakich kontekstach umieszcza swoją osobę, że Lech Wałęsa, czy tam ktoś za Lecha Wałęsę, no przecież nie on sam, dopisał ten wstęp, tak? Że taka niby ciągłość władzy, prezydent z prezydentem. Ja, jeżeli Państwu uda się odnaleźć to wydanie Bellony, to radzę przeczytać jedno i drugie, bo jest to niezwykłe zestawienie, oczywiście bardzo demaskatorskie. Jasne jest od razu, dlaczego ja wydałem tę książkę, dlatego że jest ona właśnie jest to autobiografia autodemaskatorska, ponieważ koleje losu Ignacego Mościckiego były tak niezwykłe i dziwne, że no w zasadzie musimy trzymać się za głowę, żeby nią bez przerwy nie kręcić, kiedy czytamy, co on tu napisał. Ignacy Mościcki, proszę Państwa, począwszy od wstąpienia na studia na Politechnikę Ryską, przeżywał po prostu nieustający ciąg niezwykłych zdarzeń i zaskakujących zwrotów akcji. Dostał się na tą Politechnikę w momencie, kiedy nie przyjmowano na nią Polaków. I nie przyjmowano na nią Polaków, którzy mieli jakieś zaszłości, jakby to powiedzieć, patriotyczno-wywrotowe. No a Mościckiego przyjęto jako jedynego. Raz go nie przyjęto, bo pomagał koledze tam ściągać, ale następnego roku również, kiedy była blokada dla polskich studentów, został na Politechnikę Ryską przyjęty. Od razu właściwie zorganizował nową korporację, czy tam przejął korporację Welecja w opozycji do Arconi, młody student. Zaczął tam propagować idee socjalistyczne i rewolucyjne i zajął się po prostu przemytem bibuły z Prus. Na to wszystko patrzono przez palce, bo student Mościcki był studentem bardzo zdolnym i potrafił różne rzeczy realizować niezwykle błyskotliwie, a nie dość, że błyskotliwie, to jeszcze błyskawicznie. Wszyscy, którzy piszą o Ignacym Mościckim, to dotyczy nie tylko Ignacego Mościckiego, ale też innych postaci z naszej historii, popadają w takie przedziwne zidiocenie, ja to tak nazywam, że zwracają uwagę na rzeczy nieistotne. Ignacy Mościcki mieszkał w Londynie przez długi czas i w tym Londynie miał fabrykę jogurtu. Ten jogurt sprzedawał Żydom, a grzybki fermentujące, powodujące fermentację do tego mleka czy tam śmietany, sprowadzał aż z Kaukazu. No więc ja, proszę Państwa, jakoś tego nie widzę dzisiaj, że świeżo upieczony student, magister chemii, ląduje w mieście Londyn i zajmuje się tak po prostu produkcją jogurtu na niemałą skalę i zwyczajnie potrzebne komponenty sprowadza sobie z Kaukazu, z cesarstwa sobie sprowadza. Rozumiem, że on to kupił wysyłkowo czy jakoś przez pośredników, nie mam pojęcia, bo on tego nie wyjaśnia, ale to nie jest największa zagadka, jaką mamy w tej książce, bo są większe. Zanim Mościcki znalazł się w tym Londynie, gdzie uciekł z królestwa, zajmował się produkowaniem bomb. Współpracował oczywiście z Stanisławem Mendelsonem. I razem ze Stanisławem Mendelsonem układali sposoby likwidowania carskich urzędników. Były one bardzo filmowe, te sposoby, i Mościcki, który jest po prostu praktykiem, to jest uderzające, że ten facet jest niezwykle praktyczny, a przez to, że jest niezwykle praktyczny, wielu rzeczy nie mówi ze strachu, ale też wiele ujawnia. Traktuje Mendelsona jak niegroźnego wariata, który szykuje się do objęcia posady polityka gabinetowego, tak?
co Mościckiemu się zupełnie nie podoba, ponieważ no, on nie jest gabinetowy, nie jest w ogóle politykiem. To, że Ignacy Mościcki został prezydentem, to jest jakiś ponury żart historii. Mościcki nie był politykiem, był geniuszem, patrzył na polityków z punktu widzenia praktycznego. Mendelssohn namawiał go do tego, żeby on zorganizował w Królestwie oddział kawalerii, taki lotny szwadron, który będzie pędził drogami w ciemne i deszczowe noce, ścigając jadących z jednego miejsca w drugie carskich urzędników, a następnie ich tam likwidował. Mościcki obśmiał ten pomysł i zaczął konstruować bomby. To się okazało też nie za ciekawe, dlatego że były to bomby niezwykle prymitywne i łatwo dochodziło do detonacji. Pierwszą próbę przeprowadzono w kościele Świętego Krzyża, chyba, albo w soborze tym zlikwidowanym, już nie pamiętam. W każdym razie zamachowiec, kolega Mościckiego, miał tam wejść i rzucić bombę między oficerów i urzędników carskich. Oczywiście wszedł tam, ale wcześniej zapalnik mu się zepsuł i ten kwas, który w nim był, zaczął przepalać spodnie. On tę bombę rzucił, ona nie wybuchła. Rosjanie go obezwładnili. No i on zażył cjanek potasu, żeby uniknąć tortur i wywózki. Bardzo malownicza historia, szczególnie z tym cjankiem, bo oni wszyscy tutaj noszą cjanek. I nagle się okazuje, że każdy rewolucjonista ma przy sobie wypreparowaną ampułkę cjanku. Tak jakby w ogóle za każdym rogiem było jakieś laboratorium chemiczne, gdzie takie rzeczy się robi. Być może uzyskanie cjanku jest proste, ja tego nie wiem. Natomiast no, to, że cjanowodór i cjanek potasu są w powszechnym użyciu, dla mnie było, przyznaję, zaskoczeniem. Najciekawsze jest jednak to, co on opisuje o swoim pobycie, co on pisze o swoim pobycie w Szwajcarii. Proszę Państwa, to są rzeczy wstrząsające, dlatego że widzimy przed sobą człowieka, który w zasadzie z dowolnego zestawu komponentów jest w stanie zrobić groźny materiał wybuchowy. Ja oczywiście trochę żartuję, ale to tak wygląda. Każą Mościckiemu uzyskać azot z powietrza, Mościcki uzyskuje. Przy okazji wynajduje jakieś niesamowite kondensatory. Każą mu zrobić coś innego, on to robi. Kazaliby mu zrobić z wody materiał wybuchowy, to by zrobił. Czego się nie tknie, to sukces. Oczywiście jest przy tym bezwzględnie wykorzystywany i oszukiwany i on się na to godzi. I on się na to godzi. I teraz, proszę Państwa, to jak o tym pisałem też w drugim tomie baśni, Niemcy do dzisiaj opowiadają, że to oni pierwsi uzyskali, opracowali technologię pozyskiwania azotu z atmosfery. To jest nieprawda. Pierwszy zrobił to Ignacy Mościcki. Nieprawdą jest to, co opowiadają niemieccy uczeni w internecie, na YouTubie. To są wymysły. Oni byli spóźnieni o dobrą dekadę. Ignacy Mościcki plus jakiś zespół norweski, ja rozumiem, że na amerykańskim budżecie pracujący, zrobili to wcześniej. Mościcki pracował w Szwajcarii, cały czas był pod nadzorem szwajcarskiego oficera, który go bardzo nie lubił. Kim był w istocie ten szwajcarski oficer? Nie wiemy. Szwajcarski oficer, proszę Państwa, nadzorował pracę Ignacego Mościckiego, przyszłego prezydenta Polski, we Fryburgu i potem w innych miejscach Szwajcarii, gdzie Mościcki był zatrudniony. Proszę Państwa, i teraz tak, zanim przeczytam fragmenty, uświadommy sobie jedną rzecz. On pracował w odrodzonej ojczyźnie na Politechnice Lwowskiej, gdzie, znaczy to był producent patentów w ogóle, jak Edison, to fabryka wynalazków w zasadzie. Chcecie to? Proszę bardzo, tamto już zrobione. Więc ja rozumiem, że Politechnika Lwowska i okolice Lwowa mogły się stać, jeżeli nie polską Doliną Krzemową, to czymś, jak mówią na Mazowszu, w podobie, prawda? Czymś na kształt, no tylko należało to doinwestować, ale tego nie zrobiono, natomiast uczyniono inną rzecz. Obwołano Ignacego Mościckiego, wybrano go prezydentem. Józef Piłsudski namaścił go na prezydenta. Proszę Państwa, prezydentem odrodzonej ojczyzny w sytuacji, kiedy i tak rządził Józef Piłsudski, mógł być nawet kangur, przepraszam za kolokwializm, dowolna postać, byle stała na dwóch nogach.
I nie musiał to być genialny chemik, który mógłby się sprawdzić na innych zupełnie odcinkach i dla dobra odrodzonej ojczyzny wyprodukować nieznane jeszcze światu bronie, które spowodowałyby, że ojczyzna ta trwałaby niezagrożona przez wrogów zewnętrznych, a i przez wewnętrznych pewnie też. A jeżeli by się to nawet nie udało, no to zanim ci wrogowie by tę ojczyznę pochłonęli, dobrze by sobie te lekcje zapamiętali. Nic takiego się, proszę Państwa, nie wydarzyło, bo my dzisiaj nie jesteśmy nawet w stanie, nie mówimy o Ignacym Mościckim jako o naukowcu. My mówimy o nim jako o prezydencie reprezentacyjnym, jako o sympatycznym dziaduniu, który lubił młodsze dziewczęta, bo też wątek obyczajowy jest szalenie ważny i to nie tylko w jego autobiografii, bo on to pisze wprost, tę swoją, jakby to powiedzieć, dysfunkcję manifestuje bardzo obrazowo. Żyje takim złudzeniem, że jak sobie weźmie młodszą żonę, to ją wychowa. Aha, już. I takie tutaj są wtręty. Natomiast ludzie, którzy piszą o Mościckim w sposób żartobliwy, no to skupiają się albo na tych 40 lat młodszych żonach i jogurtach i w zasadzie na niczym więcej. Natomiast wszystko inne jest tu istotne, proszę Państwa. Wszystko inne jest tu istotne. Natomiast Ignacy Mościcki jako naukowiec, wynalazca, geniusz, praktyk, w naszej świadomości nie istnieje. Mimo tego, że ta autobiografia została wydana, że są różne opracowania dotyczące życia Ignacego Mościckiego, ja nie spotkałem się, szczerze mówiąc, z jakąś poważniejszą publikacją na jego temat, że ktoś po prostu zaczyna grzebać w jego życiorysie, a jest w czym grzebać. A jest w czym grzebać, ale ja rozumiem, że to jest ta patyna, która musi pozostać, żebyśmy sobie tego złudzenia nie popsuli. No to psujmy je czym prędzej, dlatego że to po prostu, proszę Państwa, tak być nie może, że dysponujemy taką postacią, i my wiemy o niej, że on lubił polować, tak? Że to był pan, który lubił polować. Oczywiście Mościcki był pierwszej wody hipokrytą, bo już nie pamiętam, czy u generała Hallera, czy gdzie jest to napisane, że gdzieś to było. Czy u Skotnickiego Jana, że kiedy Piłsudski zdjął Wojciechowskiego w wyniku zamachu majowego, Wojciechowski pseudonim Gromnica w PPS-ie, kiedy zdjął Wojciechowskiego i mianował Mościckiego, Mościcki z bardzo obłudnym uśmiechem udzielił wywiadu dziennikarzom i powiedział, może będę mniej polował, bo Wojciechowski był znany z tego, że on się realizował właśnie w takich pańskich rozrywkach jak polowanie. I Mościcki powiedział, że może będzie mniej polował. Przy czym oczywiście polowania Wojciechowskiego to była kaszka z mleczkiem przy tym, co urządzał w Spale Mościcki. I przy tym, jak on się tam bawił i jaki w ogóle, jakiej klasy to były imprezy, prawda? On jest też znany z tego, że właśnie Spała, prezydent, polowanie, pałacyk i tak dalej. No i te młodsze żony. Natomiast no, to wszystko jest moim zdaniem nieważne. Ważne są tylko azot, kondensatory, cjanowodór, łuki elektryczne i bomby. Reszta to paprochy. Nad tym się nikt nie skupia. Wielka szkoda, proszę Państwa, bo to bardzo źle świadczy o naszych historykach. Ja Państwu szczerze tę książkę polecam, bo ona jest tak dynamiczna, ponieważ jeszcze oprócz tego wszystkiego Ignacy Mościcki posiadał talent pisarski i gdyby się chciał rozwijać w tym kierunku, na pewno zrobiłby sukces. Myślę, że nawet większy, biorąc pod uwagę jego doświadczenia niż Tadeusz Dołęga-Mostowicz i Helena Mniszek-Stchórznickich-Rawicz-Radomyska razem wzięci. Bo to jest świetnie napisane. Ja przeczytam fragmenty, żeby Państwo wiedzieli, jak to wygląda. Podczas ferii wielkanocnych 1901 roku wykonałem doświadczenia z utlenianiem azotu atmosferycznego za pomocą łuku elektrycznego. W krótkim stosunkowo czasie otrzymałem wydajności zachęcające do podjęcia tego tematu do dalszego rozpracowania. Trzeba było jednak prawie wyłącznie temu zadaniu się poświęcić. Wobec tego w jesieni 1901 po czteroletniej swojej asystenturze przy katedrze fizyki, która bardzo rozszerzyła moją wiedzę, zrezygnowałem z dalszego pełnienia obowiązków asystenta i zająłem się niezależnie już do katedry fizyki wyłącznie problemem technologicznym wytwarzania kwasu azotowego nową metodą. Profesor Kowalski oraz Jan Modzelewski, późniejszy długoletni poseł Polski w Szwajcarii, stworzyli towarzystwo z ograniczoną poręką. Société de la Cite Nitrique z kapitałem 100 000 franków celem finansowania
mojej twórczej pracy. Modzelewski wpłacił sam pierwsze 10 tysięcy franków do towarzystwa i spowodował jeszcze udział różnych swoich znajomych z Polski. Rząd kantonalny, głównie jednak najwybitniejszy jego przedstawiciel Georges Payton, któremu jedynie zawdzięczał kanton swój wielki rozwój, przyczynił się nadzwyczajnie do umożliwienia mojej twórczej pracy przez bezpłatne przydzielenie mi 3 sal uniwersyteckich z instalacjami laboratoryjnymi. To chyba trzeba czytać George Payton, tak mi się wydaje, ale pewien nie jestem. Payton miał ambicje, aby Uniwersytet Fryburski postawić co najmniej na równi ze znacznie starszymi uniwersytetami innych kantonów szwajcarskich. Dzięki takiemu nastawieniu wielkiego w skali historycznej męża stanu kantonu korzystałem z dużych względów przez cały czas prowadzenia moich prac twórczych we Fryburgu. Honorarium, jakie otrzymywałem po zrezygnowaniu z asystentury i podjęciu się odpowiedzialnej pracy twórczej, wynosiło 700 franków miesięcznie i usunęło poprzednie troski o byt materialny mojej rodziny. Stanowiło to dla mnie rzecz dość wielkiej wagi, bo mogłem już teraz oddać się zupełnie pracy wymagającej dużych wysiłków z mojej strony. A jeszcze tylko powiem a propos wysiłków, że oprócz tych wszystkich talentów, o których mówiłem, Ignacy Mościcki był człowiekiem potwornej zupełnie siły. To znaczy był to Herkules. On nie miał żadnych kłopotów ani w szkole, ani na studiach, bo wszyscy się go bali po prostu. I jak tam ktoś kiedyś mu, przepraszam za kolokwializm, fiknął, to Mościcki mało go nie połamał i od tamtej pory już wszyscy byli grzeczni. W pierwszym okresie pracy nad trudnym i bardzo rozległym problemem miałem do pomocy chemika doktora Gruszkiewicza i laboranta Alfonsa Kowalskiego, syna emigranta powstańca z roku 1863. Później przybył mi do pomocy Szwajcar Schönenberger z wykształceniem mechanicznym i inżynier Karol Sulikowski, pełniący początkowo tylko obowiązki sekretarza. Kasę i buchalterię towarzystwa prowadził w moim biurze niesympatyczny dla mnie człowiek, zajęty we francuskiej części Szwajcarii jako pośrednik w większym stylu. Został nierozważnie przyciągnięty przez profesora Kowalskiego do naszego konsorcjum finansującego moją pracę twórczą. Osobnik ten otrzymał bezpłatnie udział w 1/6 części w przyszłych korzyściach Société de la Cite Nitrique. Miał on pośredniczyć w zebraniu kapitału udziałowego. Nic w tym kierunku nie zdziałał. Natomiast sprawiał nam na każdym kroku wiele trudności. Ciekawe, kto to był. Dopiero ojciec Karola Sulikowskiego, bogaty ziemianin, a przedtem naczelny dyrektor kolei warszawsko-wiedeńskiej, wykupił cały jego udział za 40 tysięcy franków. W rozmowach z nim na temat tej transakcji musiałem wystąpić w roli pośrednika i okazywać osobiste zainteresowanie materialne, bo inaczej cena jego udziału na pewno by jeszcze podskoczyła. Jak Państwo widzicie, dzieje się tutaj coś dziwnego. Odbywa się jakaś gra, to znaczy mamy fundację, która ma realizować bardzo poważny projekt o podłożu zbrojeniowym. Tak? I to, co nam opisuje Mościcki, niestety jest naiwnością, dlatego że ten pan, którego tutaj mamy przedstawionego, to nie jest jakaś niedołęga, która tylko przeszkadzała, ale człowiek, jestem o tym przekonany święcie, mający sprowokować znalezienie dodatkowego finansowania tego projektu, czyli przerzucenie kosztów finansowania tego projektu zbrojeniowego na Polaków. I to się, proszę Państwa, udaje. To jest tu napisane. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, bo takich kwiatów w tej książce jest znacznie więcej. Znacznie więcej. Tylko trzeba je umieć czytać. Pierwsza metoda utlenienia azotu atmosferycznego polegała na użyciu bardzo wysokiego napięcia, bo 50 tysięcy voltów, z zastosowaniem kondensatorów na to napięcie. Były one mi potrzebne do zmiany zwyczajnej frekwencji prądu zmiennego na prąd oscylacyjny o okresach 10 tysięcy na sekundę, bo okazało się, że użycie dużej frekwencji zwiększało znacznie wydajność produktu na jednostkę energii elektrycznej. W sprawie użycia technicznych kondensatorów na wysokie napięcie dokonałem przykrego zawodu. Dowiedziałem się, że potrzebnych mi aparatów zupełnie w handlu nie ma, a próbne kondensatory, które fabryki kabli mi dostarczyły, nie wytrzymywały ciągłego ruchu. Nie było innej rady, jak przerwać pracę nad głównym tematem i zabrać się samemu do stworzenia odpowiednich kondensatorów. Zadanie to było trudne i wymagało dużego wysiłku. Przy próbach różnych modeli, które wytrzymywały już wyższe napięcie przy krótszym działaniu, następowały przebijania przy działaniu prądu bez przerwy przez czas dłuższy. W czasie tych prób trwających dzień i noc trzeba było w nocy dyżurować. Często w czasie przypadającego na mnie dyżuru przerywałem go z powodu nieudania się próby, a wracając późną nocą do siebie łamałem sobie głowę, co mi dalej czynić należy. Po dłuższych próbach, które z wielką cierpliwością, ale i z zaciekłym uporem przeprowadzałem, zdołałem jednak odkryć nowe zjawisko, które wykorzystane przy budowie kondensatorów rozwiązywało zadanie moje w zupełności. Stworzyłem dzięki temu odkryciu bez zarzutu działające kondensatory techniczne na wysokie napięcie, czego nie dokonano jednak do tej pory nigdzie pomimo licznych wysiłków.
Fakt ten bardzo mnie wzmocnił psychicznie. Od tej chwili nabrałem większego zaufania do samego siebie i swoich kwalifikacji. Muszę się przyznać, że do tego przełomowego momentu ciążyła mi odpowiedzialność moralna z powodu wzięcia na siebie zadań nie tylko trudnych, ale i kosztownych. A wrażliwość moja pod tym względem była tak duża, że wolałbym nawet śmierć, aniżeli sprawienie zawodu ludziom finansującym moją pracę. To jest bardzo ważne, bardzo ważna konstatacja, bo potem on te kondensatory, proszę Państwa, które no, były warte miliardy, po prostu oddał za darmo temu konsorcjum. Za darmo. A przypominam, że wcześniej ojciec Karola Sulikowskiego dołożył 40 tysięcy franków do tego interesu. Więc tak to właśnie wyglądało. Przy ocenie wartości stworzonych kondensatorów na 1 000 000 franków powstała możliwość wielokrotnego pokrycia kwoty 90 tysięcy franków wpłaconej do towarzystwa na koszt mojej pracy. Dalsze wysiłki twórcze mogłem więc wykonywać w zupełnym spokoju i dobrym samopoczuciu. Po rozwiązaniu sprawy kondensatorowej powróciłem znowu do tematu głównego utleniania azotu. A gdy w skali laboratoryjnej została już wykończona metoda produkcji, zaszła potrzeba budowania próbnej 100-konnej fabryczki, w której wykonane doświadczenia miały dopiero rozstrzygnąć o budowie wytwórni w skali przemysłowej. Próbną fabryczkę postanowiono umieścić na dużej fabrycznej hali w Wewej. Budowa jej przypadła w okresie wojny rosyjsko-japońskiej 1904 roku, która w razie klęski wojsk rosyjskich dawała trochę nadziei na polepszenie stosunków, w jakich naród polski w zaborze rosyjskim pozostawał. Z tej racji byłem w stanie podniecenia, odrywając się nieraz od ważnych zajęć w celu przejrzenia prasy. Gdy roboty zostały ukończone i miałem przystąpić do zapoczątkowanych prób, zmuszono mnie do przyspieszenia dopuszczenia ekspertyzy. Zainteresowani moją pracą finansiści okazywali duże zniecierpliwienie i przeszkadzali mi poważnie w moich badaniach. Kiedy eksperci w asystencji finansistów zjawili się w hali, ruch fabryczki przez jakieś 80 minut odbywał się zupełnie normalnie. Jednak po tym krótkim okresie czasu powstały nagłe zakłócenia, które spowodowały panikę wśród obecnych. Nastąpiły piorunowe wyładowania pomiędzy częściami instalacji elektrycznej a ziemią. Obecni rzucili się z przerażeniem do drzwi i opróżnili pośpiesznie halę. Szczerą wesołość wywołał u mnie przestrach moich gości. Ruch fabryczki wstrzymałem i byłem od razu świadom, jak należy zaradzić wytworzonym komplikacjom. Możecie być Państwo pewni, że on to specjalnie zrobił. Możecie być pewni, że on to zrobił specjalnie. Trzeba było tylko przebudować kolumnę wyładowań, aby mógł móc wytworzyć wspólną dla wszystkich licznych płomieni elektrodę. Przez jej uziemienie musiał nastąpić zupełny spokój w części elektrycznej instalacji. Przebudowa pieca trwała około 2 miesięcy, po czym jednak mogła się bez przeszkód odbyć przewidziana ekspertyza. Widzimy, że jest to człowiek niezwykle bystry, a co za tym idzie, on wie, jak chronić siebie. Przeprowadzone pomiary wykazały, że przy użyciu taniej energii elektrycznej fabryka kwasu azotowego mogła być rentowna. Wobec tego Rada Administracyjna Towarzystwa postanowiła zająć się finansowaniem wytwórni elektrochemicznej. Proszę Państwa, resztę sobie Państwo doczytacie sami, bo to się składa w zasadzie z samych takich fragmentów. To jest naprawdę niezwykła książka i po prostu chyba tylko ubóstwu intelektualnemu i emocjonalnemu recenzentów i badaczy zawdzięczamy to, że Ignacy Mościcki jest postacią tak mało znaną i tak powierzchownie interpretowaną przez popularyzatorów historii. Szczerze zachęcam, proszę Państwa, jeszcze raz zwracam uwagę na okładkę, którą zrobił nasz kolega Jarosław, na to zdjęcie, gdzie twórca potęgi zbrojeniowej niejednego konsorcjum wypuszcza gołębia pokoju i na te przedziwne układające się w symbole chemiczne inicjały ostatniego prezydenta odrodzonej międzywojennej ojczyzny. Zachęcam do lektury. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Do zobaczenia i do usłyszenia.